dobry, drodzy konglomaniacy, na kolejnym spotkaniu z pakerami. Czeka nas dzisiaj ostre wyciskanie sucharów i największych niedorzeczności, także szykujcie ręczniki i butelki, ale tylko z wodą. A waszymi trenerkami odpowiedzialnymi za wytwarzanie endorfin są dzisiaj Bogusia Szewczyk. Hej Bogusiu! Dzień dobry, witajcie w naszym pięknym barze! Tak jest! I ja, czyli Marta Płaza, także kobiety eksploatacji przed mikrofonami, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. No dobra, ale skoro już się odrobinę porozciągałyśmy, to pora przejść do właściwych ćwiczeń. A dziś wyciskamy w rytm Roadhouse, który 21 marca trafił na platformę Prime, także można sobie obejrzeć i pozachwycać się lub ponarzekać. Będziemy sobie o tym rozmawiać, o tych reakcjach przeróżnych, czyli generalnie porozmawiamy sobie o świeżutkim remake'u kultowego Vicky Dyły z lat 80., yeah, który również dla was ostatnio omawiałyśmy. No ale czy to rzeczywiście taki remake, czy może jednak coś innego, to sobie też porozmawiamy. Ale na początek muszę zacząć od takiego totalnie typowego i podstawowego pytania. Mianowicie, jakie były w ogóle twoje oczekiwania wobec Roadhouse? Cieszyłaś się, że ten film powstaje, czy niekoniecznie? Przyjęłaś zapowiedzi na chłodno, a może jednak na gorąco? O co na pewno nie było trudno, więc krótko mówiąc opowiadaj, jak to u ciebie było? A ja jako ten wspaniały, cudowny Dalton z filmu z lat 80. stoicko, spokojnie, na luzie. Prawda jest taka, że kiedy po raz pierwszy dowiedziałam się o tym, że powstaje remake Vicky Dyły, to ucieszyłam się, powiem ci szczerze, bo tak mi się wydawało, że jest to jednak po pierwsze taki klasyczek, który chciałabym zobaczyć w odnowionej wersji. Czasami z tymi remake'ami bywa tak, że one się bardzo rozmijają, jeśli chodzi o oczekiwania fanów, ale ja mimo wszystko odniosłam takie wrażenie, że tamten film jest bardzo, bardzo mocno osadzony w latach 80., ale jest na tyle uniwersalną opowieścią, że spokojnie właściwie każda dekada mogłaby mieć swojego Vicky Dyłę. Więc kiedy pojawiła się pierwsza informacja, że będziemy od nowa kręcić, robić, tutaj działać, to ja się ucieszyłam, po czym zupełnie zapomniałam o tym, że ten film w ogóle kręcą, że powstaje. Tak. Docierały do mnie tylko jakieś tam fotki z planu, jakieś momenty, że Jake Gyllenhaal gdzieś tam pręży muskuły na jakichś galach sportowych, jakieś tam, no, ktoś go tam fotografuje, jakieś, on w ogóle strasznie przypakował, co tu się dzieje. I wtedy tak sobie myślałam, że jak to wszystko idzie w takim kierunku, to chyba nie będzie jednak nic ciekawego. I tak jak mówię, gdzieś mi myślenie o tym filmie umykało, aż do momentu, kiedy ty, moja droga Marto, napisałaś do mnie, że już teraz, 8 marca, będzie premiera. Już nadchodzi nowy. No właśnie, oszukali nas. Tak się ucieszyłam, mówię, że dobra, no to spoko, jak Dzień Kobiet, to sobie obejrzę film o bijących się po mordach facetach, będzie cudnie. Po czym się okazało, że filmu no nie ma, premiera się opóźniła, ale no na całe szczęście pojawił się, więc zasiadłam do seansu naprawdę z ciekawością, bo czy te oczekiwania miałam wygórowane? Chyba niekoniecznie, bo tak też nie do końca wiedziałam, czego po tym filmie można się spodziewać, bo jak doskonale my wiemy i wy, nasi drodzy słuchacze, też wiecie, to te remake'i to bardzo często są robione według takich dwóch kluczy. Albo odzwierciedlamy scena po scenie, linijka po linijce, dokładnie to samo, co było wcześniej, albo podchodzimy na świeżo, przekształcamy, zmieniamy, tworzymy nowych bohaterów i tak nie do końca właśnie wiedziałam, który kierunek twórcy obiorą, więc no, byłam ciekawa. No tak, tym bardziej, że ten zwiastun tak w sumie był dość nieoczywisty. Ciężko było z niego wywnioskować, jak bardzo ten film będzie wierny oryginałowi, jak bardzo będzie odbiegał, bo teoretycznie no, dostaliśmy taką scenę typowo wykidajłową, że tak powiem,
nie? Mm-hmm. Czyli po prostu Jake ze stoicką miną rozprawia się tam po prostu z jakimiś złolami. Jeżeli chodzi o moje podejście, to powiem ci, że ja miałam ten taki luksus pewnie po części, że oryginał lubię, ale gdzieś tam bez jakichś fajerwerków, nie? Że tak jak zresztą słusznie zauważyłaś, oryginał to jest typ historii. Film epoki, nie? Film z tak, epoki. Tak, ale z drugiej strony to jest też typ historii, którą bardzo łatwo odświeżyć, opowiedzieć jeszcze raz. No okej, okay, no opowieść o bramkarzu, który po prostu bije po mordach jakiś tam łachudry, nie? Jakiś złoli i w ogóle zaprowadza porządek, więc to nie jest nic, wiesz, jakiegoś górnolotnego czy coś niezwykłego, czego nie można by opowiedzieć po raz kolejny, prawda? Mhm. Tym bardziej, że no Vicky Dajło, no to jest takim śmiesznym filmem, który z jednej strony jest otoczony tym kultem wśród fanów, a z drugiej strony no często jest też wspominany właśnie jako jeden z tych najgorszych filmów z lat 80. I powiem ci, że gdy pierwszy raz trafiłam na jakieś takie zajawki, zapowiedzi, że ten remake powstaje, to w sumie miałam takie podejście na zasadzie okej, okay, fajnie, obejrzę, bo wydaje mi się, że Vicky Dajło to jest też taki film, który zasługiwał chyba na odświeżenie, bo Vicky Dajło jest wiele takich scen, które gdzieś tam nie domagają ze względu na specyfikę epoki, w jakiej ten film powstał, więc przy większym budżecie i jakby większych możliwościach rzeczywiście mogłoby wyjść z tego coś fajnego. Czy wyszło? O tym opowiemy już niedługo, już będziemy pomału rozkładać na czynniki pierwsze ten film. Ale wiesz co, zanim pójdziemy dalej, to ja chciałabym powiedzieć jeszcze o takich dwóch istotnych elementach, bo coś, co mnie właściwie złapało już na, to tak a propos jeszcze trochę może tych moich oczekiwań. Spokojnie, to ja, broń Boże, nie poganiam, kochana. Niebawem to nie znaczy już od razu w tej minucie, także dajesz. tak sobie przed chwilą powiedziałam, że właściwie nie miałam żadnych oczekiwań, co jest chyba nie do końca jednak prawdą, bo wspomniałam, że Jake Gyllenhaal pojawiał się jednak jako ta twarz całej tej produkcji. To jest też w ogóle śmieszne, jak sobie uświadomimy, że Jake i Patrick już się wcześniej spotkali, Patrick Swayze, spotkali się wcześniej w pewnym filmie, zagrali razem w Donnie Darko. No tak, zupełnie inna historia, z zupełnie innego wszechświata, ale Gyllenhaal bardzo często opowiadał o tym, że on tę współpracę bardzo miło wspomina i że Patrick dla niego też był jakąś taką osobą bardzo serdeczną, sympatyczną, że gdzieś jakaś tam nić porozumienia pomiędzy nimi się zawiązała, więc dla niego jako aktora, który będzie przetwarzał mimo wszystko jakąś tam ikoniczną, to może za duże słowo, ale taką kojarzoną i kultową rolę, to też było nie lada wyzwanie, ale też i takie taki uśmiech w kierunku do tego nieobecnego Patricka Swayze, że tutaj jednak hej, twoja legenda gdzieś mimo wszystko funkcjonuje. To obecność Jake'a Gyllenhaala jest zdecydowanie takim elementem, który sprawia, że ten film, bez względu na to, czy byłby Vicky Dajłą, czy nie, to i tak bym obejrzała, bo po prostu lubię tego aktora. A teraz dopiero sobie uświadomiłam, że jest bardzo dużo jakichś takich kontrowersji, które wokół całej tej produkcji pojawiały się już na tych etapach zapowiedzi wszelakich. Ale nie wiem, Marta, czy ty też masz takie wrażenie, że niektóre te imby, które zostały nagłośnione przed premierą, to one były takie trochę takie pitolenie o niczym, jakaś tyłka afera odnośnie, nie wiem, różnicy wieku pomiędzy Jake'iem a jego ekranową partnerką Danielą, że niby widzowie będą zgorszeni, że tam jakaś, nie wiem, 16 takie, lat różnicy, tak, na siłę wymyślanie melodramatu, no nie? W takich miejscach, gdzie tego nie ma. To taka typowa clickbaitowość, prawda? Tutaj ma, bo wiesz, ludzie trochę się zachowywali, jakbyśmy mieli do czynienia, nie wiem, z 16-latką i 32-latkiem, prawda? A nie z kobietą,
która jest dorosła i z facetem, który jest bardziej dorosły, że tak powiem, nie? Więc no litości. Ale tak, ogólnie było kilka takich różnych nieprzyjemnostek wokół tej premiery. No, przede wszystkim był konflikt na linii twórcy Amazon o to, jak w ogóle ma się odbyć premiera tego filmu. Czy ma on w ogóle trafić do kin, czy prosto na streaming. Jake Gyllenhaal podobno sprzedał duszę za więcej dolarów i stwierdził, że jak po prostu dostaną większy budżet, to niech to idzie prosto na streaming. Czy to była dobra decyzja, czy nie, to pewnie sobie w finale podsumujemy. Jak w ogóle się ustosunkowałyśmy po seansie do tego, że no film niestety na duże ekrany nie trafił. Jeszcze bym nie chciała wyskakiwać z tego komentarza. Także zostawmy sobie to na koniec. Ale wiesz co, ta decyzja podobno była też zrobiona w porozumieniu z Dagiem Limanem, czyli tylko tu też były trochę... Ale tu też było trochę takich niedomówień, bo Liman też w pewnym momencie mówił, że bojkotuje premierę. Że szefostwo go szukało, że jakieś tam były kwestie niedogadane, więc tak naprawdę no pewnie nie dowiemy się, jak to rzeczywiście wyglądało. Natomiast film, powiem ci, jak tak śledzę swoją banieczkę, to widzę, że spotkał się z dość mieszanymi reakcjami. A ja się tak roześmiałam a propos tego, jeszcze zostanę na momencik przy Limanie, bo tam te kwoty, o których wspominałyśmy, no to była jednak różnica spora, bo początkowo zaoferowano im budżet w wysokości 60 milionów dolarów chyba i premierę kinową, a ta druga opcja to było 85 milionów dolarów z opcją tej premiery strumieniowej i oni się wtedy na to zgodzili, a ja się tak roześmiałam bardzo mocno, bo kiedy cała ta aferka wybuchła, to ja nie śledziłam tego na bieżąco, tylko ostatnio sobie poczytałam, jak to wszystko, jak tam panowie się w przeróżnych wywiadach wymieniali opiniami i mówili co i jak. I w jednym z tych artykułów Liman twierdził, że Amazon podobno wspominał, że premiera kinowa będzie możliwa, jeśli on nakręci świetny film. I w jego odczuciu tak się właśnie stało, bo tam wyniki testowe z udziałem widzów po prostu sprawiały, że to znakomite dzieło, więc no o co tutaj, tak, o co to cała takie, ta aferka, nie? Takie głupotki, wiesz, takie przepychanie się marketingowe bardziej niż rzeczywiście jakieś tam rzeczowe. Ale był też pozew związany z naruszeniem praw autorskich, nie? Tak, z jakimś tam, że tak powiem, kwestią plagiatowania, więc były też, ale to mam wrażenie, że w końcu gdzieś tam się rozmyło i jakby ta sprawa ucichła. Zobaczymy jak będzie z czasem, jak w ogóle marketingowcy będą oceniać jakby, wiesz, żywotność tego filmu, dlatego tak na początku zagaiłam, że gdzieś tam w mojej banieczce obserwuję raczej takie mieszane reakcje, co mnie dziwi. Ale no, będziemy sobie to rozkładać na czynniki pierwsze. Dlaczego reakcje są takie, a nie inne? Powody mogą być różne. Powody mogą być różne, owszem. Dlatego właśnie bardzo spodobało mi się to, co mówiłyśmy jakby w swoich oczekiwaniach, bo mam wrażenie, że to jest chyba najzdrowsze podejście, jakie można mieć wobec tego filmu. Czyli na luzie. Go with the flow, nie? Że zobaczymy, co będzie, obejrzę, ocenię, prawda? Tak jest. Ściągamy koszulkę jak Jake Gyllenhaal, tak, czekamy na ten pierwszy cios. Tak, no bo tak jak wspomniałaś na początku, no tutaj jednak powiedzmy mierzymy się z jakimś tam kultowym tytułem. No ciężko powiedzieć, żeby z jakąś legendą, no bo Wykidajło nie jest aż tak znowu znany, nie? No lata 80. mamy upstrzone, wiesz, wielkimi tytułami i okej, Wykidajło to nie jest, że tak powiem, jakiś tam no name na tle tych filmów, ale powiedzmy, no nie jest chyba aż tak jakby gdzieś tam często wspominany jak te inne 80-sowe, wiesz, klasyki. Takie odnoszę wrażenie. Znaczy ja też się bardzo mocno zastanawiam nad tym, jaka jest różnica pomiędzy kultowością Wykidajły w Polsce, a kultowością Wykidajły w Stanach Zjednoczonych, bo to też trochę tak jest, że no wiadomo, że po tej premierze filmu w roku 1989, no to odbiór był jaki był, było wtedy bardzo dużo innych filmów, które pretendowały do tytułu tych no kasowych, znakomitych hitów, no i tymi hitami zostały w
efekcie. Natomiast Vicky Daiwo odzyskał swoją pozycję, zbudował ten swój status filmu wyjątkowego poprzez takie dwa czynniki. Przede wszystkim ta premiera VHS, która przysłużyła się do tego, że ten film zaczął krążyć, być doceniany wśród fanów właśnie takiego kina. A po drugie cała ta dystrybucja kablówkowa, czyli to, że on jednak pojawiał się bardzo często na przeróżnych kanałach. Tam śledząc sobie sentymentalne wspomnienia przeróżnych widzów, głównie ze Stanów Zjednoczonych, bo to na tych stronach, na te strony tam zaglądałam, no to oni tam wspominają, że jakby tak, w ich głowie przynajmniej to tak wyglądało, że jakby spojrzeć w program przeróżnych stacji, to praktycznie każdego dnia Vicky Daiwo był gdzieś emitowany, więc to już pokazuje, jak ten film żył po prostu w tej telewizyjnej dystrybucji. No ale nie można mu odebrać mimo wszystko statusu takiego filmu swoich czasów, nie? I pewnej... No jasne, bo cała ta kultura dyskotekowa, właśnie ten gdzieś tam żar tego świata, no jednak bardzo mocno odcisnął piętno na tym, jak ten film wyglądał. I to rzeczywiście po latach czuć w tym filmie. I właśnie ten żar decyduje o tym, że Vicky Daiwo ogląda się w taki, a nie inny sposób. Więc no to na pewno była jakaś tam trudność zmierzyć się z filmem, który wygląda tak, a nie inaczej. To z jednej strony, a z drugiej strony z oczekiwaniami, bo tam chyba, to Vicky Daiwo chyba ma jednak jakąś taką rzeszę hardkorowych fanów. Takie wrażenie, że są ludzie, którzy po prostu ten film no tak bardzo traktują nawet no, jako taką no, wyjątkową produkcję, tę najważniejszą, taką no, po prostu sentymentalną, nostalgiczną, więc tutaj ten czynnik ryzyka, jeśli chodzi o nową wersję, o Roadhouse, no to był dość wysoki, no bo jednak no, nostalgia to jest no, taka kapryśna przyjaciółka, może można wykorzystać te relacje w sposób taki dobry i trochę tutaj no, mamony pozarabiać, no nie? Ale można też po prostu zrobić sobie od razu no, cios samobójczy. Tak to było? Tak. No to jest mechanizm, który jest obecny, że tak powiem, przy praktycznie każdym remake'u, gdzieś tam wpisany jest w ogóle w strukturę remake'u jako takiego i do tego na pewno chciałabym jeszcze wrócić, gdy gdzieś tam się pozastanawiamy nad właśnie remake'ami jako takimi już w oderwaniu od tego filmu. No ale właśnie, no i mamy tutaj twórcę, który postanowił zmierzyć się z tą legendą, prawda? A twórca też nieprzypadkowy, bo ja tak, sobie... Tak, właśnie o tym miałam mówić, że Liman przecież też gdzieś tam język kina akcji rozumie, że jest mu w jakiś sposób bliski, prawda? Więc on miał już doświadczenie w operowaniu tego typu narracjami, no na skraju jutra chociażby, prawda? No, bardzo lubię ten film. Czy Barry Seal, Król Przemytu, czyli też taki widowiskowy, bardzo nonszalancki film o gdzieś tam gangsterce, prawda? No była też tożsamość Borna przecież. No? Tak, też film, tak, który tak. Prezentował sceny akcji no, w nieco inny sposób. No i był też Pan i Pani Smith, film, tak którego jest. Ja z kolei nie lubię, ale mimo wszystko pod kątem jakichś tam właśnie tych elementów akcyjniakowych uogólniając, no to też miał. Tak, i wiesz co? Potrafi to robić, nie? Tak, i wydaje mi się, że gdzieś jak prześledzimy tą jego filmografię, to od razu zauważymy, że łączenie akcji i humoru to jest jakby coś, co jest mu bliskie, coś, czym operował często, więc teoretycznie on wydawałby się właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, prawda? Żeby ale też pod kątem jakiegoś takiego podejścia bardziej kreatywnego do tego filmowania scen. Myślę, że to fajnie, że mówimy o tym jeszcze nie zagłębiając się w fabułę, bo te wszystkie jakieś takie nacechowania twórczości Limana będą lub nie będą się pojawiały w tym filmie. A on już w przypadku chociażby filmu Na skraju jutra, czy Pan i Pani Smith, bardzo często stosuje taką mocno dynamiczną kamerę, która no, po prostu tak robi jest. Takie odjazdy szybkie z jednej strony w drugą. W momencie, kiedy bohater patrzy na coś, co się dzieje w innym miejscu, to on przekręca głowę i ta kamera razem z tym jego
z tym ruchem po prostu podąża za nim, nie? I ty przez nadążaj co... widzu, prawda? Tak jest, przez to, ale ty się też w tych momentach czujesz tak bardzo w centrum akcji. W przypadku kina opartego na akcji i na tym, że się coś dzieje dużo, dynamicznie, to ostatnio uświadomiłam sobie taki fakt, że ja lubię być w centrum i to w takim znaczeniu dosłownym, jak mi na przykład twórcy serwują coś takiego, że ta kamera patrzy na te wszystkie rzeczy albo znajduje się w środku jakiejś nawalanki, to ja się wtedy bawię dobrze. Brakuje już tego takiego dystansu właśnie z kina lat 80., bo tam to wszystko obserwowaliśmy jednak z zupełnie innej perspektywy, gdzieś z daleka, a teraz bardziej się angażuję w to wszystko. Chociaż mówimy o kinie akcji, więc no, co to z tym angażowaniem? Ale wiesz co, to jest bardzo trafna uwaga i wydaje mi się, że ta kwestia odróżnia filmy typu Wszystko Wszędzie Naraz i od właśnie czegoś takiego jak Roadhouse. Wiem, że to może brzmieć jak połączenie totalnie kuriozalne, ale już tłumaczę, o co mi chodzi. Mianowicie, Wszystko Wszędzie Naraz, tą kamerę, montaż masz tak szybki, tak dynamiczny. Wszystko się dzieje właśnie wszędzie i naraz. Ale ja miałam ten problem, że cały czas byłam z boku, że nie mogłam w tą akcję się wgryźć, podążać za nią, zaangażować się. Byłam, wiesz, jakby totalnie odbiłam się od tej dynamiki, od tego montażu, od tego szybkiego ruchu kamery. Tutaj, i powtórzę jeszcze raz, porównuję wyłącznie jakby kwestię techniczną, nie filmy jako takie. Choć moim zdaniem Roadhouse jest lepsze, ale o tym niedługo. W każdym razie właśnie w Roadhouse to, o czym mówisz, działało też na mnie w taki sposób, że nie czułam takiego zagubienia w tym chaosie. Chyba tak to najlepiej ujmę. I też miałam tak jak ty właśnie, że potrafiłam się w język tego filmu zaangażować, wgłębić i zajebiście się bawić, naprawdę. Powiem ci, że śledząc gdzieś tam opinie właśnie w swojej banieczce, ja się zastanawiam naprawdę, czego ci ludzie tak naprawdę chcą. Ja oczywiście teraz tak sobie ironizuję, ale no jakby abstrahując od różnych wad Roadhouse, które oczywiście ma, no to jest taka rozrywka w stanie czystym, bym powiedziała. I to rozrywka nie gdzieś tam odciśnięta od jakiejś tam, wiesz, sztampy i po prostu realizujmy kolejny film, który będzie wyglądał tak samo, tylko gdzieś tam ma sposób na to, żeby ten język opowiedzieć inaczej. I wiesz co, wydaje mi się, że bardzo dużo osób odbija się od tego filmu na zasadzie okej, jakiś głupawy akcyjniak, jakby w ogóle nie wpisując go w jakiś kontekst. I nie chcę tutaj zabrzmieć jako jakaś tam, nie wiem, jak przemądrzała osoba, ale nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, że bardzo wielu gdzieś tam recenzentów czy komentujących w ogóle nie przyrównuje tego filmu do Wykidajły i nie na zasadzie remake'u jako takiego, tylko na zasadzie tego, co ten film nam mówi właśnie o rzeczywistości, w której powstał Wykidajło, a co mówi o rzeczywistości, w której jesteśmy teraz. I w wielu recenzjach brakowało mi tego kontekstu. Tylko po prostu pojawiały się te oczywiście, wiesz, takie najbardziej typowe komunały, no, wiesz, tylko dla wytrwałych, głupi akcyjniak, bla, 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 bla. No i tak to wyglądało. Odnośnie tego odbioru to zauważam dość mocny podział, jeśli chodzi o recenzentów, bo takie osoby, które są gdzieś za pan brat z tym kinem lat 80., lat 90., z tym kinem akcji, z jakiego, odczuwają jakąś tam nostalgię do tych wcześniejszych produkcji, to one zauważają, że ten film jest pełen życia, pełen jakiejś takiej niesamowitej energii, która pomimo różnych głupotek i jakichś tam wpadek, które jednak się w tej produkcji zdarzyły, no to tutaj nie będziemy mówiły, że ach, och i w ogóle cudowne dzieło, no ale jednak przymykają oko i potrafią doskonale się bawić, patrząc na Roadhouse przez ten fokus, no właśnie takiego kina
nie do końca idealnego, nie? Bo te filmy akcji, no to bardzo często kojarzone są z jakimiś tam przegięciami, z tym, że bohater dostaje 10 strzałów, a otrzepuje rękę i już rozwala tutaj wszystkich wokół. To jest ta jedna grupa, która się zachwyca właśnie tą energią i pewną świeżością, którą ten film jednak z sobą niesie. Natomiast jest też druga grupa i tutaj Marta tak delikatnie niektóre rzeczy zasygnalizowała, ale ja nie będę... Nie chciałam jechać. Ja będę bardziej dosadna, bo mam wrażenie, że część recenzentów po prostu ma w dupie kije i ja proponowałabym, żeby jednak te kije z tych tyłków powyciągać, bo jakieś takie geriatryczne recenzje... Czy ja rozmawiam nadal z Bogusią? Wiesz, obejrzałam sobie film o twardych facetach i postanowiłam, że hej, też będę twarda. Nie. Dziś wybierzesz przemoc. Dziś wybiorę przemoc, tak jest. Takie geriatryczne recenzje w stylu Walla Boga, o matko i córko, to nie jest Wiki Dajło, to sobie możecie wsadzić do torby z dynamitem i się wystrzelić w powietrze. To oczywiście nie znaczy, że ta nasza opinia, którą za chwilę usłyszycie, jest jedna, jedyna słuszna, bo hej, tak jest nas poważne recenzentki i tylko my mamy rację. Nie, wcale tak nie jest. Co jest super, a te osoby właśnie takie usztywnione i no, tak mocno krytykujące jakimiś takimi dziwnymi tekstami te produkcje, to są po prostu chyba ludzie, którzy nie zauważyli pewnej rzeczy, mianowicie tego, że film niczego nie udaje, że Roadhouse jest produkcją samoświadomą, która czerpie z konwencji zarówno te dobre rzeczy, jak i złe rzeczy. Mhm. Więc ja do tych wszystkich osób mam jeden konkretny komunikat. Nie lubicie akcyjniaków, to wsiadać do autobusu i szerokiej drogi już czas spadać. O nie! Ja cię nie poznaję, kochani. Słuchajcie, w ogóle jestem w szoku, za nie mówiłam i nie wiem, co powiedzieć. No bo denerwują mnie takie teksty, że tutaj nagle się okazuje, że cała masa ludzi narzeka, bo jest to głupkowaty film. No owszem, dobra, stop. Jest. Słuchaj, muszę postawić tutaj kropkę, bo zaraz zaczniemy go rozkładać na czynniki pierwsze, a chciałabym nas, wiesz, do porządku doprowadzić, żebyśmy zaczęły po Bożemu i po prostu od przeszły jakby najważniejsze punkty od początku. Także okay. Trzymaj tą energię. Dobra. Trzymaj tą energię, bo będziemy do niej wracać. Okay. Rozmawiamy sobie tutaj, jak słyszycie, bardzo emocjonalnie na temat... jakby naszych oczekiwań, na temat pierwszych reakcji, na temat naszych reakcji i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że teraz jest już dobra pora, żeby jednak wejść głębiej w ten film, żeby te po prostu muskuły zacząć pakować, a nie tylko na bieżni gdzieś tam sobie truchtać. No i przejść już właśnie do samego filmu. A jeżeli przechodzimy do samego filmu, no to zacznijmy od takiej bardzo skrótowej fabułki, fabuła jest tu, że tak powiem, dodatkiem do tego, co oglądamy na ekranie. Okay. No więc dobrze, fabuła. Moi drodzy, tak jak już powiedziałam, fabuła jest tutaj dodatkiem do reszty atrakcji, no ale po prostu dla porządku trzeba troszeczkę powiedzieć, o czym ten film jest. Zamknie się to raptem w trzech zdaniach. Tak jest. O, kochana, dam radę w dwóch. Film opowiada historię byłego zawodnika poważnej, profesjonalnej federacji, który teraz sobie dorabia gdzieś tam na podrzędnych walkach, w podrzędnych klubach. I właśnie w trakcie tej walki, nie walki, zostaje wypatrzony przez właścicielkę klubu, która postanawia zatrudnić naszego bohatera, również Daltona, jako bramkarza, który ma po prostu zaprowadzić porządek w jej przybytku. No i tyle bardzo króciutkiej fabuły, tak jak mówiłam, będzie krótko, będzie szybko, bo fabuła jest tylko dodatkiem. A teraz możemy już przejść do rozkładania tego wszystkiego na czynniki pierwsze, ponieważ... Kochani, już w pierwszej scenie, już na początku dostajemy jakby coś, co nas... co wprowadza nas w zupełnie inne konteksty niż wprowadzał oryginał, bo czego się dowiadujemy? Dowiadujemy się, że tak naprawdę nasza właścicielka baru tak naprawdę nie szukała Daltona, szukała innego gościa. Ale fakt, że wybrała jednak Daltona, jest podprowadzony tak piękną sceną, że ja nie mam słów, więc po prostu oddaję ci głos i powiedz mi, kochana, jakie wrażenie zrobiła na tobie ta pierwsza scena, bo dla mnie to było takie energetyczne kopalnie
kopnięcie, że po prostu miałam banana na gębie i wiedziałam, że już od tej pierwszej sceny wiedziałam, że się będę bawić znakomicie. Ja się będę śmiała i śmiałam się w trakcie seansu bardzo często, bo ten film jest jednak mocno humorzasty, mocno zabawny. Możemy tutaj faktycznie kulać się ze śmiechu, ale ta pierwsza scena jest w ogóle przecudowna, bo samo to, że ona tam pojechała po kogoś innego jest w ogóle cudowną kwestią. A druga kwestia jest taka, że w momencie, kiedy on wchodzi na ring, żeby zmierzyć się z Carterem Fordem, kiedy Dalton wchodzi na ring, żeby zmierzyć się z Carterem Fordem, to ja oczekiwałam naprawdę jakiegoś srogiego mordobicia, którego nie ma. To jest coś też pięknego. To jest też w ogóle coś cudownego, bo ten film bardzo często będzie też trochę igrał z tymi naszymi oczekiwaniami i ta pierwsza scena już wprowadza widza rzeczywiście w taki dość lekki, zaskakujący nastrój. Chociaż jakby ją tak porównać ze sceną otwarcia z tego starego, będę używać takiego brzydkiego słowa, z tej pierwszej wersji Vicky Dajły, to tam Dalton też nikogo nie rozumie. Złożył w pierwszej scenie. No nie. Więc jakaś tam nić powiązań się wytworzyła i te powiązania i pewnego rodzaju klisze, które jednak będą się od czasu do czasu w Roadhouse pojawiały, te nawiązania do wcześniejszej części, to tutaj też dostajemy na przykład scenę z nożem, bo tak. Nasz Dalton obrywa to też w ogóle w przekomiczny sposób, bo coś, co już od samego początku złapało mnie, to w ogóle kreacja tego bohatera, wiesz? Cudowny ja jest. Spodziewałam się, że on będzie jednak bardzo podobny do tego, co zrobił Patrick ze swoją postacią, z tym Daltonem Patricka Swayze, ale jednak Gyllenhaal jest lepszym aktorem i on niektóre rzeczy potrafi wygrywać chyba na zupełnie innych tonach, pewnych niesamowitych niuansach, bo on z jednej strony jest opanowany, ale w tym swoim opanowaniu jest też tak bardzo zabawny, że ja już jak jest tam ten moment, że zostaje z tym nożem w brzuchu i tam krzyczy, ej, a noża nie zabierzesz, no to ja już po prostu byłam spłakana. Bardzo często w trakcie seansu Roadhouse zdarzały mi się takie momenty, że musiałam naciskać pauzę, żeby przestać się śmiać i spokojnie móc kontynuować seans, bo to, że ten film tak bardzo działa, to jest z jednej strony zasługa Gyllenhaala, który robi tutaj naprawdę fajną robotę, ale jest też to zasługą pewnego rodzaju dystansu, który ten film w stosunku do siebie posiada. I to już widać w tej pierwszej scenie. Tak jest. Przychodzi ta Frankie i tam mówi, że hej, ale ty krwawisz, a może jakieś pogotowie? I ona taka stoi właśnie zdziwiona, zszokowana, nie? I tak okej, poradzisz sobie, no dobra. No to w sumie pi. Wiesz, co rzuciło mi się w oczy od samiusieńkiego początku? To, jak twórcy bardzo kreatywnie podeszli do kwestii remake'owania. Bo z jednej strony dostajemy wiele podobieństw. To, chociażby to, o którym wspomniałaś, czyli w oryginale Patrick tak naprawdę nikogo nie rozwalił. Jake również nie rozwalił, ale nie dlatego, że jest taki opanowany i spokojny, tylko właśnie dlatego, że ma opinię takiego po prostu porąbańca, który rozwala ludziom mordę za przeproszeniem. Więc zobacz, jakie to jest świetne igranie z oryginałem. I ja na przykład totalnie oczekuję tego od remake'u, żeby właśnie był pewnego rodzaju komentarzem do tego, co widzieliśmy w pierwszej wersji, że tak powiem, nie? I tutaj to dostałam. Już w tej pierwszej scenie. Teoretycznie bardzo podobnie, ale jednak inaczej. No i to jest mistrzostwo świata. Ale wiesz, co jest jeszcze super? Bo ja mając jednak gdzieś tam w głowie tę myśl, że to jest Vicky Dajło i że akcja się będzie toczyła w barze, to mnie ta scena w tej piwnicy do walk bardzo zaskoczyła, bo ja spodziewałam się, że wprowadzą mi bohatera w jego, w cudzysłowie, naturalnym
naturalnym środowisku, czyli tak jak Patrick stał na przykład w tej knajpie i tam po prostu skanował wnętrze, obserwował, jak się ludzie tam bawią, czy nikt nie wszczyna żadnej rozruby, to tak spodziewałam się, że Jake też będzie gdzieś osadzony po prostu w takich okolicznościach, a jak oni go w ogóle znakomicie wprowadzają, nie? Taki gościu zgarbiony w tym kapturze, wchodzi tam, w ogóle nie widzimy przez pierwszy moment, nie widzimy w ogóle jego twarzy, tylko tam, no właśnie jakąś taką zgarbioną sylwetkę i potem ściąga tę bluzę. Prostuje się, pręży te mięśnie, nie, buty sobie powoli tam rozwiązuje. Nie? Wiesz co? I się okazuje, że nie będzie walczył. Tak. Bo nie trzeba. Ja po prostu jeszcze takiej walki nie widziałam w kinie. Wiesz co? Bez jednego ciosu. Tak. Do tej myśli na pewno będę chciała wrócić, bo bardzo dobrze, ale że... Ale co, do muskułów Jake'a? Do tego wrócę jeszcze nie raz. Właśnie do tego, o czym mówisz, czyli jakby to te różnice w środowisku. Chodzi mi o to, że jakby z tego, co widzę i czytam gdzieś tam w komentarzach, to była rzecz, od której bardzo wielu widzów, nie chcę mówić facetów, się odbiło. Powiedziałaś. Powiedziałam głośno, sorry. Ale wiesz, że, i to jest ciekawy problem, który wydaje mi się być bardzo istotny i który musimy potem szerzej omówić. Mianowicie to, że po prostu faceci w oryginale dostali, powiedzmy, zwykłego gościa, zwykłego jakiegoś tam bramkarza, a tutaj mamy właśnie gościa, który jest zawodowym fajterem, czy raczej był zawodowym fajterem, więc jakby jest tym typem męskości, który siłą rzeczy będzie mimo wszystko niedościgniony. I tutaj mówimy właśnie konkretnie o jakiejś tam budowie, sylwetce. I jasne, okej, my możemy tutaj, wiesz, się ślinić i zachwycać i tak dalej, ale reakcje wielu odbiorców na to, że Jake wygląda tak, jak wygląda, że jego postać ma taką historię, a nie inną. I wiesz, reakcje odbiorców na to bardzo wiele mówią nam o tym, jak to kino akcji dzisiaj wygląda i w ogóle jak, w jakich kontekstach był ten film postrzegany. I właśnie zbadania tych kontekstów chyba mi brakuje w wielu recenzjach, więc my czynimy po prostu Bożą robotę i zrobimy to dla was. Także zapnijcie pasy i po prostu lećcie z nami. Ale faktem jest, że Jake'owi nikt nie powie, że myślałem, że jesteś większy, bo on po prostu jest duży i też tak. Jest otoczony, co jest, bo właśnie na czym polega cały myk z oryginalnej wersji Vicki Dajły. Tam jest przez cały film praktycznie taki running joke, który się powtarza, taki powracający żart, że hej, myślałem, że będziesz większy, a to wszystko wynika z faktu, że Patrick jest otoczony przez dużych gości. Od siebie gości, więc on z tą swoją posturą, no nie wiem, zawodowego tancerza, jakiegoś tam drobnego karateki, to rzeczywiście wydaje się małym chłopkiem. Natomiast tutaj Jake obraca się w, tak jak słusznie zauważyłaś, naprawdę takim środowisku no, męskich mężczyzn. No nie, konkretnych facetów. Tutaj żadnych takich zarzutów nie można sprecyzować, że jesteś, tak. Myślałem, że będziesz większy, nie? No bo on jest po prostu, robi wrażenie. Dokładnie. No dobra, no ale idźmy dalej i poszukując tych różnych takich fajnych, zremake'owanych scen, to powiem ci, że na mnie też zrobiła wrażenie scena z samochodem, która też no, świetnie gdzieś tam koresponduje z oryginałem, w którym Patrick zostawia swoje auto bezdomnemu. I rusza w świat tym, wiesz, nowym Merolem, prawda? Takim potężnym. Z kaseta, a mimo mikrofonowymi, to nie byle więc co. Tutaj taki dostajemy taki symbol takiego blichtru, prawda? Że bohater lubi się otaczać jakimś tam fajnymi gadżetami. A co dzieje się w oryginale? W oryginale Jake, czy raczej bohater Jake'a, czyli Dalton, no powiedzmy jest na granicy samobójstwa, ma dość i wszystko go po prostu już gdzieś tam przytłoczyło, więc postanawia zatrzymać się na torach i takiej cudownej po prostu scenie i tu wychodzi umiejętność gry aktorskiej Jake'a, który w taki cudowny, taki wiesz, sposób, takim mimochodem niemalże mówi, na, jednak nie tu, nie dzisiaj, na to nie dziś. Nie? I co się dzieje z autem? No auto niestety obrywa gdzieś tam rykoszetem i po prostu Jake zostaje bez samochodu i na Florydę wyrusza pięknym autobusem. Więc tutaj dostajemy kolejny
taki sygnał tego, jak... Z jedną malutką walizeczką, tak, która tak bardzo nie pasuje do jego wielkości po prostu. No ale właśnie, właśnie, to, słuchaj, to są te małe rzeczy. I to jest tak wspaniałe, bo pokazuje, czego mam wrażenie bardzo wielu komentujących zupełnie nie dostrzega. Mianowicie, jak Liman, jak scenarzyści mieli jakiś sposób na to, żeby przerobić ten oryginał, że oni nie chcieli tylko, wiesz, odcinać kuponów od jakiejś tam konkretnej marki, tylko zrealizowali swoją wariację na temat tego, co już znamy. I powiem ci, że te małe rzeczy bardzo mi uprzyjemniły ten seans. No bo zobacz, co dzieje się jako pierwsze na Florydzie, chodzi mi konkretnie w barze. Jake chce zamówić kawę, a co pił Dalton Patryka? Kawkę. Kawę. Tak, i tutaj jest, kawa. Taki cudowny, wiesz, żart sytuacyjny. No nie serwujemy czarnej kawy, tylko serwujemy kubańską. No i kurde, jasne, to są suchary, i to są takie głupiutkie sceny, ale ja powiem ci, że to odebrałam jako takie jednak miłe mrugnięcie okiem w kierunku do oryginału i zastanawiam się, czemu komentujący tego nie widzą albo czemu tego nie doceniają. Bo wiesz, bo się wszyscy spodziewali, że będzie to zrobione dokładnie tak jak znamy, tak jak widzieliśmy w pierwszym filmie, bo zaskakującym dla wielu komentatorów jest również zmiana scenerii, bo w oryginalnej wersji Vicki Dyble przenosimy się do Jasper w stanie Missouri, a tutaj lądujemy na Florydzie, więc ta zmiana okoliczności przyrody i pewnego rodzaju przestrzeni, z którą będziemy mieć do czynienia, też jest rzeczą istotną, bo ten tytułowy Roadhouse to nie jest już taka speluna, nie taka mordownia. Konkretny bar. Tak, jak ta z lat 80. Tutaj mamy do czynienia naprawdę z fajną miejscówką, która też z jednej strony jest ulokowana pięknie, bo te wszystkie palmy, widok na ocean, no to może być naprawdę super miejsce, a jednocześnie jest też bardzo umiejętnie wykorzystywana przez twórców pod kątem bawienia się z tą przestrzenią też, nie? To, co dostajemy w tej scenie finałowej i ta stawka, o którą w ogóle toczy się cała ta historia, jest w ogóle świetna. No ale żeby pozauważać różnice, to trzeba chcieć. Nie można się faktycznie zamykać na jakieś takie nasze wyobrażenie, które jest ugruntowane setkami seansów filmu z Patrykiem, który no, wżera się w umysł i faktycznie pozostawia jakieś takie wyobrażenie jednego słusznego Vicki Dyble. Bo to chyba też jest pewnego rodzaju problem z całą tą produkcją. Ja się nawet zastanawiałam, tak jeszcze zanim wrócimy do fabuły, to chyba jest dobry moment, żeby powiedzieć o pewnym wniosku, do którego doszłam. Ja się zastanawiałam, dlaczego oni w ogóle nazwali ten film Roadhouse. Tylko sobie zaszkodzili tym, sami z siebie zrobili worek treningowy i takich chłopców do bicia, nie? No bo oczekiwania swoją drogą, ale też pewnego rodzaju przynależność tego dzieła do konkretnego uniwersum, no to jednak jest pewnego rodzaju problem, który dla niektórych recenzentów może być na tą kwestię decydującą bardzo. No. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to jest smutne. Ale wydaje mi się, że to mimo wszystko jest pozorne, jakby okej, rozumiem. Ale rzeczywiście, że jest pozorne. Rozumiem, o co ci chodzi, jakby ja się z tym zgadzam, nie? Tylko chodzi mi o to, że po prostu jak wgłębimy się w ten film, to zobaczymy, że bohater nie trafia na Florydę do jakiejś, nie wiem, kurortu, prawda? Tylko trafia do dziury zabitej dechami. On przede wszystkim też nie jest zawodowym bramkarzem, to też tak jest istotne, nie? Że tak. On nie wykonuje zawodowo tej profesji, nie jest tak, jak był Dalton z filmu z lat 80. Nie jest żadną taką żywą legendą, tak człowiekiem, jest mitem, który wyprzedza po prostu sam, znaczy, siebie. Nie? Żywą legendą jest, ale jakby w zupełnie innej rzeczywistości. Nie? Oczywiście. Tak, dokładnie. Więc to jest, znowu wrócę do tego, o czym powiedziałam przedtem. To jest dla mnie idealne remake'owanie, czyli
przeobrażenie tego, co znamy z jedynki, w, powiedzmy innej skali, innej scenerii, no bo tak naprawdę, wiesz... Udowodnienie, no, że nic nie wiemy, nie? Tak, no i wiesz, no tutaj tak. mamy zadupie i tu mamy zadupie. To, że zadupie na Florydzie wygląda ładniej, no to nie jest wina twórców, tylko nie wiem, matki natury, że tak powiem. Tym bardziej, że wiesz, no pierwsze, co się dzieje na miejscu, no to Dalton trafia do jakiejś takiej podupadłej księgarenki, gdzie rezolutna nastolatka opowiada mu o tanich westernach, więc to jest już w ogóle no, zabójcza scena i podsumowująca samoświadomość twórców remake'u, jak i podsumowująca cały schemat, który gdzieś tam sprawiał, że oryginalny Wikidajło wyglądał tak, jak wyglądał, więc ja to bardzo doceniam, że tak powiem, bo przez takie właśnie rzeczy widzę, że twórcy właśnie nie chcieli tylko, nie wiem, odebrać czeku, ale też opowiedzieć jakąś historię. I opowiedzieć jakąś historię w ramach pewnego mitu, którym gdzieś jest tam otoczona jedynka, prawda? Więc to na tym jakby poziomie działa bardzo fajnie. No i wiesz, no ja naprawdę przecieram oczy ze zdumienia, czytając różne komentarze. No tym bardziej nawet, wiesz, patrząc na samą konstrukcję Daltona, wiesz, ludzie się czepiają, że Jake jest taki, wiesz, przybyczony i w ogóle taki wykuty ze skały. No ale zobacz, czy to też nie jest w pewien sposób jakby samoświadomość twórców i gra z tym, jak wyglądał Dalton w oryginale, no bo tam mamy, wiesz, no chudziutkiego to złe słowo, ale powiedzmy smukłego, drobnego gościa, który jest filozofem i w ogóle i tak dalej, nie? A tu dostajemy takiego, wiesz, typowego mięśniaka, który, nie wiem, zabiera się za czytanie tanich westernów, ale jest też duszą człowiekiem, nie? No, ta relacja z tą dziewczyną z księgarni, no jest bardzo fajna i myślę, że wprowadzona na tyle ciekawie, że gdzieś tam się mimo wszystko ją śledziło do samego końca z zainteresowaniem. No to jest super, że ten Dalton w ujęciu Gyllenhaala jest jednak zupełnie, zupełnie inną postacią. Przede wszystkim, tak jak już wcześniej tam zdarzyło mi się powiedzieć, Jake jest jednak lepszym aktorem od Patricka, przez co właśnie takie sceny jak na przykład próba samobójcza w samochodzie wypadają bardziej wiarygodnie, lepiej. Jakoś tak łatwiej jest się, jakoś łatwiej jest wskoczyć w buty tego bohatera i spróbować popatrzeć na świat jego oczami. Bardzo to jest fajne, naprawdę. Ale najzabawniejsze w kreacji całej tej postaci jest chyba to, że on przynajmniej na początku jest z jednej strony taki bardzo zdystansowany, ale ja odnoszę takie wrażenie, że on chyba zwyczajnie nie chce krzywdzić ludzi. Wzbrania się przed tym, jak może. Często obraca różne takie krytyczne sytuacje w żart. Czasami stosuje jakąś tam, nie wiem, ignorancję, takie trochę patrzenie, że nie chcesz tego robić. Czasami próbuje przeciwnika pokonać jakąś tam słowną prowokacją, a kiedy już dochodzimy do tych scen, kiedy ktoś dostaje, mówiąc wulgarnie, w pierdol, no to też jest cudowne, że Dalton na początku mówi, że hej, uważaj, za chwilę złamie ci rękę. Masz ubezpieczenie. I potem do tego poszkodowanego, który się wije gdzieś tam z bólu na ziemi, podchodzi i pyta, no widzisz, no boli, co nie? A ostrzegałem, mogę sobie dać z tym spokój. Przecież ci mówiłem. Więc to są też drobne takie fajne rzeczy, które Gyllenhaal jednak tej postaci przekazał. A co jest jeszcze też takim elementem rzutującym bardzo mocno na to, że ja z tym bohaterem tak strasznie sympatyzuję, to cały ten jego dramat, który jest jednak lepiej rozpisany, lepiej wygrany i też dostosowany do współczesności. Rozumiem, dlaczego Dalton chce pozostać anonimowy, dlaczego stroni od ludzi. Tak, czemu tak. próbuje na zasadzie jakichś przedziwnych rzeczy utrzymać się na powierzchni. W chwili, kiedy twój najgorszy błąd
wszyscy ludzie mogą zobaczyć na YouTubie i na podstawie tej jednej minuty twojego życia wyrabiają sobie o tobie opinię jakiegoś strasznego zabijaki, no to jest w swoim całym takim założeniu dość tragiczne i trudno jest wtedy pozostać w tym wszystkim sobą, a on chyba jednak tak bardzo próbuje być sobą, chociaż odcina się trochę od tego wszystkiego, jakiegoś tam momentami przypomina jakiegoś współczesnego nomada, no bo my go poznajemy tak, w momencie, nie? Kiedy śpi w samochodzie, utrzymuje się z jakichś tam szemranych walk albo i nie. Potem nie śpi na łódce. Potem śpi na łódce, nie ma telefonu, nie? W jednej z tych pierwszych scen mówi, że tam Frankie chce mu podyktować swój numer telefonu, on mówi, że nie korzystam z telefonu. To ta składowa świata tego filmu, to ja tak próbowałam to sobie procentowo porozdzielać i doszłam do wniosku, że tak, 30% fabuły tego filmu to jest jednak no, w taki lub inny sposób gra z oryginalnym Wikidajłą, ale 60% tego filmu kojarzy mi się bardzo mocno z Jackiem Reacherem, bo to też jest trochę historia gościa, który wiesz, przyjeżdża do miasteczka autobusem, ma jakiś rodzaj umiejętności, pakuje się w kłopoty, robi porządek, po czym do autobusu wsiada i odjeżdża. To tak bardzo kojarzy tak. mi się z Jackiem Reacherem. A do tego więc może też to wrócę. Też jest problem. Tak. Może to też jest problem, że nie tego oczekiwaliśmy jednak, nie? Kurczę. Nie my w sensie, tylko inni recenzenci. No, tych problemów jest, jest masa jakichś takich różnych dziwnych rzeczy w komentarzach. Rozmawiamy sobie już ponad 50 minut, więc tak? z jednej strony chciałoby się już przechodzić do tych problemów, a z drugiej strony jest tyle rzeczy do obgadania. Nie, tu jest bardzo dużo, no, bardzo no, dużo właśnie. Dobrych rzeczy, więc nie. Problemy na końcu. Problemy na końcu, dokładnie. Na razie się pozagłębiajmy w to, co dobre. No właśnie, bo powiem ci, że ja trochę miałam takie poczucie, że ten film jest jakby podzielony na dwie połowy. Miałam takie wrażenie, że jakby taka jest wyraźna kreska między pierwszą a drugą częścią. On się powoli rozkręca. Tak. Ten rozbieg ma naprawdę ciężki i no dobra, tak nie chciałaś mówić o tych złych stronach, ale jednak w odniesieniu do tej pierwszej połowy filmu, to jednak zdarzały mi się takie chwile, kiedy myślami odpływałam gdzieś. Co świadczyło o tym, że jednak odrobinkę ten film jest przegadany, nieco przeciągnięty. Jest tak jakby wyciąć z niego 30 minut na przykład i zostawić ten klasyczny półtorej format, godziny, tam, nie? Półtorej godziny, to myślę, że byłoby ale to jest w ogóle, wiesz, przypadłość tego współczesnego kina, gdzie każdy musi kręcić długie filmy. Mam apel po prostu do wszystkich twórców. Make 19 minutes great again. Naprawdę. Sprawdźmy, to jest żeby... postulat, który Marta bardzo często wygłasza. Tak jest. Ufać, na nią możecie zagłosować. Tak, sprawmy, żeby 90-minutowe filmy były znowu popularne. Tak, ale ja wiem, z czego to się wzięło, bo oni, twórcy zakładali w tej początkowej fazie produkcji i rozplanowywania tego, jak ten film będzie wyglądał, to oni zakładali, że to jednak będzie produkcja no, do kina, więc i ten timing, i to, jak niektóre sceny są rozplanowane, zaprezentowane, jak te walki wyglądają przekozacko, no to można jednak odczuć, że oni mieli jednak inne wyobrażenie i patrzyli w kategoriach dużego ekranu, żeby to się po prostu fajnie oglądało. Trochę nie? Tak jest, bo rzeczywiście ta pierwsza scena, o której wspomniałyśmy, to jest taka scena z pieprznięciem, za przeproszeniem. Potem jest trochę takie wyciszenie akcji, wprowadzenie. Tak. No i potem niby się zaczyna ta, wiesz, barowa impreza i w ogóle to lanie po mordach i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne, to jest całkiem energiczne, muzyka jest fajnie w takim, z jednej strony w duchu oryginału, a z drugiej strony też w duchu takiej, wiesz, karaibskiej muzyki trochę, nie? I wydaje mi się, że bardzo to... Bardzo różnorodne. Tak. I wydaje mi się, że te światy są doskonale połączone w muzyce. No zresztą scenę dostajemy ponownie otoczoną siatką. Ja czekałam, aż ona zniknie, naprawdę, za każdym razem, jak był najazd na kapelę grającą na tej scenie, to tak właśnie czekałam, jak się sytuacja w Roadhouse będzie poprawiała i stopniowo będą się otwierać. No kurczę, I wiesz co? Nie nastąpiło to. I tutaj trochę taką łyżkę dziegciu wpakuję do tej beczki miodu. Oj, ty też.
No, bo wiesz, z jednej strony super, wiesz, cieszyłam się, ruszałam, tupałam nogą do taktu super muzyki i w ogóle fajną taką energię odbierałam z ekranu, no bo rzeczywiście i ci barmani są fajnie napisani, wiesz, te takie postaci totalnie poboczne i w ogóle Jake Dalton ma z tymi ludźmi całkiem fajne, takie, wiesz, typowe, poczciwe relacje, nie? Także to się ogląda całkiem spoko. No i taki w ogóle, no sama Floryda, no to aż się prosi, żeby oglądać ten film z drinkiem w dłoni, prawda? No, ale i tu muszę powiedzieć moje największe ale co do tego filmu. Mianowicie brakowało mi w tym filmie seksu. Brakowało mi w tym filmie seksapilu. I to jest właśnie głębszy problem, który poruszymy później, bo nie chciałabym teraz od razu z tego wszystkiego wyskakiwać, tylko skupić się ściśle na tym, co widzimy na ekranie. No bo teoretycznie widzimy imprezę, teoretycznie widzimy jakiś tam wakacyjny klimat, że wszyscy się dobrze bawią, czy bijąc się ze sobą, czy pijąc drinki, czy whatever. Ale brakowało mi strasznie w tych scenach właśnie tego lepkiego klimatu oryginału. Tak jak wiesz, jak rozmawiałyśmy sobie między sobą w oryginale, masz wrażenie, że po prostu te ciała się ocierają kipi o siebie. Że wszystko kipi, tak jak mówisz, że wszystko jest takie pełne seksapilu, sensualne, że to w ogóle wszyscy zaraz zedrą z siebie ubrania, prawda? Patryka, wszyscy śledzą oczami, tak, nie tylko tak. Kobiety, ale to, i mężczyźni tak. Również, a za Jake'iem? Tak, świetnie, że to powiedziałaś, bo właśnie totalnie o tym myślałam. What the fuck, ludzie, serio, nie widzicie tego gościa przy barze, nikt na niego nie zwraca uwagi, o co wam wszystkim chodzi? I to tak strasznie mi tego brakowało, tym bardziej, że no Jake, ja w ogóle nie rozumiem, czemu tak dużo osób narzeka na to, jak gra Jake. Moim zdaniem jest rewelacyjny i on no świetnie bawi się tą swoją taką, wiesz, bardzo taką męską fizycznością. Z jednej strony jest takim, wiesz, przystojniakiem, takim twardzielem, takim męskim facetem, a z drugiej strony tak bardzo podchodzi do siebie autoironicznie, nie? Więc to na ekranie wypada super i właśnie brakowało mi tej kropki nad i, żeby ci ludzie po prostu chcieli się rzucić na siebie nie tylko z pięściami, ale też po to, żeby zedrzeć z siebie ciuchy. Come on! To z Jake'iem jest chyba o tyle swoisty problem, że on się bardzo mocno przez te ostatnie lata swojej kariery zahartował się po prostu, zmienił. Taki bardziej kanciasty się zrobił, jak określiłaś to, wyrzeźbiony, wyciosany, nie z kamienia. Te jego rysy, zwłaszcza linia szczęki są no już taką grubą kreską zarysowane, ale oczy ma nadal takie no, wyraziste bardzo mocno. I to jest też zaskakujące, że on podszedł do tej roli bez papugowania i stał się zupełnie innym Daltonem, chociaż mimo wszystko trochę stracił tego swojego, tej swojej delikatności, swojego uroku, ale za to zyskał swoiste zmęczenie, co totalnie pasuje mi do tego bohatera. No a że nie ma seksików, no i jest to, i to mówię ja, która narzeka bardzo często na ilość eksponowanych biustów w filmach, ale tu mi jednak, tak jak słusznie zauważyłaś, trochę tego brakowało, bo w oryginalnej wersji Vicky Dywe jednak ten film doskonale bawił się seksualnością, bawił się erotyką, tam nad tym wszystkim unosił się rzeczywiście jakiś taki dziwne uczucie się unosiło, podniecenia jakiegoś erotycznego napięcia, tu się wszystko faktycznie kotłowało, a ci bohaterowie są jacyś tacy bardzo aseksualni, totalnie. To ich nie obchodzi. Jedyna scena z lekkim seksualnym natężeniem to jest ten moment, kiedy poznajemy Noxa. Jeszcze się zatrzymam, bo jeszcze w tym kontekście jest no, urocza ta scena, gdy ta barmanka przychodzi do Jake'a na łódź, żeby mu przynieść śniadanie i tak pięknie go taksuje wzrokiem. Girl, same. Więc
Więc właśnie takich scen mi w tym filmie brakowało, żeby po prostu ludzie obłapiali się spojrzeniami i żeby tam było między nimi, wiesz, czuć żar, prawda? No ale właśnie Nox, wejście Noxa i I shit you not, moja droga. I mówię to totalnie poważnie. Moim zdaniem jedno po prostu z najlepszych wejść z Wally ever. Oddaję ci słowo. Jest to naprawdę fantastyczna scena i tak bardzo nacechowana erotycznie, ponieważ on ucieka po prostu z mieszkania jakiejś dziewczyny, z którą najprawdopodobniej przed chwilą ochoczo baraszkowali i idzie sobie przez rynek jakiegoś europejskiego chyba miasteczka. Gdzieś we Włoszech chyba. Jako Pan Bóg stworzył tylko w butach i przysięgam, że każdy z widzów, który usłyszał dźwięk telefonu, wyobraził sobie, że on go wyciągnie z innego miejsca. No, jest to naprawdę fantastyczna scena, ale też ja się, myśląc o tym filmie, bardzo zaskoczyłam faktem, że to jest jedyna postać naga, którą w tym filmie zobaczymy. Więc troszeczkę odchodzimy od zabawy seksualnością jako takim czynnikiem podniecającym w filmie do takiego podejścia, że hej, ktoś nagi na ekranie, to będzie się z czegoś śmiać, jakaś tam, nie wiem, sytuacja zabawowa, bo warto zauważyć, że Nox dwukrotnie pojawia się ale z gołym zobacz tyłkiem. W ogóle jak przy wejściu i przy wyjściu. Tak. Ale jaki to jest absurdalny wręcz paradoks współczesnych czasów, że z jednej strony żyjemy w totalnie seksualnych czasach. Otworzysz internet, jakiekolwiek media społecznościowe i widzisz biust na biuście i w ogóle nagość jest wszędzie. Nagość się sprzedaje jak pewnie nigdy dotąd w historii. A z drugiej strony w filmie dostajemy wszystko tak bardzo grzecznie, poza kadrem, aseksualne wręcz bym powiedziała. I dlatego ja też strasznie się irytuję, że tak dużo osób sprowadza występ Conora McGregora, czyli w realu prawdziwego byłego fightera, tylko do takiego schematu, o, jakiś głupek postanowił zarobić kasę i tyle, i tyle. No kurde, nie! To, że Conor na ekranie gra samego siebie, to nie jest wcale wada tej roli. Moim zdaniem on swoje emploi jako właśnie fightera, tego typowego po prostu irlandzkiego szajbusa, mistrza trash talku i w ogóle świra, nie? On, no ten trash talk jest bardzo istotny. Tak. I on to totalnie świetnie przełożył na to, jak Nox jest napisany, a jeżeli chodzi o samą tam jakby sferę erotyczną i tak dalej, to zobacz, jak on się rusza. Jaką on ma giętkość ruchu i w ogóle świadomość swojego ciała. I wiesz, z jednej strony dostajesz gościa potężnie zbudowanego, takiego, wiesz, bysiora totalnego, góra nie? Mięśni. A z drugiej strony jest to gość, który porusza się na ekranie chyba najbardziej zwinnie ze wszystkich aktorów. W ogóle jest taki cudowny wywiad z Billim Magnussenem, który wciela się w jednego ze złoli i jednego z barmanów, który też pojawił się w Białym Lotosie, teraz oczywiście mi wyleciało nazwisko. W każdym razie chłopcy mówią, że przy Conorze McGregorze czuli się najbezpieczniej na planie, ponieważ on wiedział, jak uderzyć, ale żeby nie uderzyć. I to mi się tak totalnie wpisuje w to, jak ta postać wygląda, czyli jest po prostu świadoma swoich ruchów. Jest bardzo taka sensualna w tym, jak się porusza, co jest w ogóle totalnie absurdalne, gdy weźmiemy pod uwagę to, że mówimy o gościu, który jest tak zbudowany, prawda? No zresztą nawet jak on jest wprowadzony do tego klubu, no to jest po prostu komediowe złoto. Szczególnie jak on porywa jakąś przypadkową dziewczynę od jej chłopaka i wiesz, i tam bioderkami rusza do taktu, no mistrzostwo świata. Piękne rzeczy i to jak Conor, jakiś naturszczyk totalny, no chyba, że będziemy mówić o takich freakowych walkach jako pewnego rodzaju aktorstwie. W każdym razie na ekranie jest po prostu aktorskim naturszczykiem, prawda? Ale jakoś w tak przedziwny sposób udało mu się zawrzeć w tej roli naturalność? No
kapitalny. Bo przede wszystkim nie powiedziałyśmy, kim jest Nox, a Nox to jest taki zakapior, którego możecie sobie wynająć, żeby poprawiał to, co inni wasi przylupasy skopali, więc Nox to jest człowiek... Nox to jest człowiek... Marta, odrobina profesjonalizmu. Dobra, milczę. Jednak, tak? To jest to taki rzeczywiście człowiek do zadań specjalnych, ale ja się oczywiście zgadzam z tym wszystkim, co powiedziałaś na temat tego, jak on jednak naturalnie w tym wszystkim wypada, bo z jednej strony można mu owszem zarzucić pewnego rodzaju pajacowanie, ale to jest też pajacowanie w obrębie kreacji Conora jako takiego, bo on jakby tak poobserwować to, co się dzieje wokół niego poza filmem, poza tą filmową rzeczywistością, tak jest. To on taki jest, nie? Że trochę się zgrywa, trochę żartuje, ale on po prostu, to jest mega odkrycie tego filmu i wydaje mi się, że większość widzów też po tym seansie będzie usatysfakcjonowana faktem, że Conor to jest jakaś totalna, niewyobrażalna kula energii, która w momencie, kiedy się pojawia, to totalnie rozsadza ekran. I no to na pewno będzie dla większości widzów fajne odkrycie, że w ogóle tak można się zaprezentować. Ale to też jest niestety kasus takiego podejścia w tych filmach akcji, że żeby nasz bohater był świetny, to musi też mieć jakiegoś charakterystycznego super przeciwnika. I Nox jest fantastyczny z tego powodu, że jest takim cholernym świrem, którego nie można kontrolować. Nie możesz przewidzieć, jak on się zachowa po prostu. Te sceny, jak on, nie wiem, tym samochodem, nie? Zakosił jakieś nauki auto, szkółki nauki jazdy. Piękne. Tak. Po prostu, albo ten dowcip, który się pojawia przez większość filmu, że on nie przy parkowaniu samochodu, to po prostu je rozwala, nie? Wbija się w jakiś tam palmę albo w jakiś słup czy w coś. No przecież to jest przecudowne, ale kiedy dochodzi do tego już takiego konkretnego mordobicia, to on też w całych tych scenach walki jest z jednej strony perfekcyjny, bo on się znakomicie bije, ale z drugiej strony też wykorzystuje przestrzeń, żeby powodować przeróżne zabawne sytuacje. Nie? W tej finałowej walce, kiedy już bije się z Daltonem, no już ta ostateczna rozgrywka, no to jak oni tam po prostu wpadają w ten fortepian, w te perkusje i tam go... To jeszcze oczywiście musi być wymiana zdań, muszą padać one-linery, no bo to hej, to jest takie kino, nie? I tam Jake mówi, że wydaje mi się, że to pianino jest trochę rozstrojone. Cudowne, nie, no moje ucho jest wszystko w porządku. No ja po prostu... płakałam ze śmiechu. Ale to jest właśnie taka postać i to jest właśnie taki film, bo odczuwam też pewnego rodzaju dziką satysfakcję wypływającą z tego, że po skończonym seansie, w momencie, kiedy pojawiły się napisy końcowe, to pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to było to, że hej, takich filmów już się nie robi. Jak to jest możliwe, że oni po prostu nakręcili taki film raz, z takimi bohaterami, nie? Z takim złolem. Ja chcę jeszcze raz. Ale też ta przemoc jest super żasta, bo ona... to nie wiem, że to mówię, że przemoc jest super, ale to jest też coś takiego z jednej strony zabawnego, ale na taki mocno kreskówkowy sposób, bo jak on tam na przykład, Conor, łapie się łańcucha do trzymowania tej motorówki, i tam jest taki moment, jak po prostu wylatuje tak w to powietrze. Ja pierniczę, co tu się zadziało, co nie? No te one-linery w filmie to w ogóle dowożą na 100%. No mój ulubiony to jest chyba o struganiu małego kijka z większego kijka. Albo to, że spokojne miasteczka są przereklamowane. No jeżeli to nie jest cudowne korespondowanie z oryginałem, no to ja nie wiem, co byłoby lepszym korespondowaniem. Ale tutaj na przeróżnych poziomach też pojawiają się inne nawiązania, bo ja a propos tych one-linerów i tego wszystkiego, co się pojawia i przy tym humorze też się na moment zatrzymam, bo ten humor to jest jednak takim trochę kampowym naddatkiem. Nie? No on błagam cię, kto nazywa bohatera Big Dick? No to, no właśnie, między innymi, ale też cudowne jest na przykład to, że dostajemy to dla fanów serialu Mayans MC, będzie naprawdę prawdziwy smaczek, dostajemy
Ezekiela, czyli J.D. Pardo, który pojawia się też w roli no, bajkera, sobie tam przyjeżdża i to on jest tym pierwszym facetem, który zbiera wciry od Daltona i to jest po prostu kapitalna scena, jak on tam go wyciąga podstępem, Dalton wyciąga ekipę bajkerów na zewnątrz i jest ten dialog znany ze zwiastuna, że hej, zanim zaczniemy, to powiedz mi, czy jesteś ubezpieczony, czy to jest dobre ubezpieczenie, czy opieka dentystyczna też wchodzi w grę, a tam Pardo patrzy na niego i haha, to bardzo śmieszne, nie? No, że, a jest tu gdzieś w pobliżu szpital, jak daleko jest do szpitala, cudowna jest ta scena. I później też oczywiście tych zakapiorów jest kilku i to jest też fajny aspekt w tym filmie, który mam wrażenie, że niektórzy recenzenci przegapiają, bo uwaga, kiedy zdarzyło wam się tak bardzo sympatyzować z ludźmi z drugiego planu? No nie. Bo w przypadku Roadhouse mamy postać właśnie jednego z tych bajkerów, postać, która ma na imię Mo, to jest taki właśnie szczery do bólu chłopek roztropek, który na początku ma złamaną rękę i on co jakiś czas powraca i rzuca właśnie jakieś takie śmieszne teksty, z Daltonem tam wymieniają jakieś rozmowy i to jest też wszystko właśnie tak przezabawne, bo z jednej strony no, angażuje i się można kulać ze śmiechu i ci bohaterowie najczęściej na drugim planie są gdzieś tam, jakoś tam przemykają, są zawieszeni w pewnego rodzaju scenariuszowej próżni, a tutaj ten film udowadnia, że charakterystyczny bohater na drugim planie to może też być coś, co cię przytrzyma przy ekranie i będziesz się cieszyła po prostu z każdej sytuacji, jak się ta postać pojawia. Albo na przykład ten starszy gościu, który opowiada o krokodylach i o tym, że jego pies został pożarty przez jednego z tych krokodyli. I to są właśnie takie drobiazgi, no to jest piękne przecież. Są te sceny. Świetnie, że zwróciłaś uwagę na drugi plan, bo totalnie ja się z tym zgadzam, że wielu recenzentów w ogóle o tym nie wspomina. Tak jakby ten film... Okej, zgadzam się. Trzy osoby na pierwszym planie i koniec. Tak, film należy tam nie do Jake'a i Connora. Okej, zgadzam. Ale to, co dzieje się na drugim planie, no to też jest totalnie coś fajnego. No przecież postać tego Bena Branta, to jest... Już zupełnie inna historia. To jest tak kapitalne przerysowanie takiego schematu, wiesz, twardego gangstera, który myśli, że jest tak strasznie twardy, a tak naprawdę jest, nie wiem, synalkiem bogatego tatusia, który, tak jak nasz kolega Jerry powiedział, pomylił pieniądze ojca z władzą, prawda? I on jest tak kompletnym debilem, kompletnym durniem, a jemu się wydaje, że jest nie wiadomo kim, no i to świetnie wykorzystuje Nox właśnie, który ma go za takiego debila. Ale jak on też jest prowadzony w ogóle, jakie on sceny dostaje, bo pierwsza scena w ogóle, kiedy poznajemy Branta, to jest ten moment, kiedy on na wzburzonym morzu każe się golić. Nie? I brzytwą, wiadomo, kochani, brzytwą. Wiadomo, że po prostu za gościu za chwilę, wiesz, spłyniesz krwią, ale co tam. Ale on ma jeszcze jeden kapitalny moment, który po prostu rozłożył mnie zupełnie na łopatki. Ta chwila, kiedy jest już tak naprawdę wkurzony, już ta frustracja jest na granicy, po prostu wybuchnie za chwilę i on tam wyrzuca telefon do oceanu, po czym mówi do swojego podwodnego, ej, idź go przynieś. No ja po prostu... No i błagam cię, powiedz mi, czy to nie jest totalnie przeniesienie humoru z akcyjniaków z lat 80. na współczesny grunt. No przecież to oczywiście jest totalnie ten sam typ humoru, który nie wiem, wiesz, dostajemy w Wykidajle, dostajemy w Kobrze, który nie wiem, mówi, że on tu stanowi prawo czy cokolwiek. No to jest totalnie ten sam typ humoru. A mam wrażenie, że ludziom po prostu zamgliło postrzeganie, że jeżeli to się dzieje we współczesnym filmie, to broń Boże, nie będę się dobrze bawił, skoro jest tak debilny humor. No okej, ale czy w akcyjniakach z lat 80. był inny? No nie był inny, no come on, nie? Więc to są takie reakcje, które mnie bardzo mocno zadziwiają. W ogóle tak próbując już ująć wszystkich tych facetów taką jedną jakby...
wiesz, ramen, że tak powiem. No bo w sumie ich wszystkich łączy wiele rzeczy, mimo że są kreowani w różny sposób. Nie wiem, jakie ty miałeś wrażenie. Ja mianowicie postrzegałam te męskie kreacje trochę jako taką super świadomą parodię tego maczyzmu oryginału, no bo oryginał, wiesz, jakkolwiek go lubimy, doceniamy za wiele rzeczy, no to jest taki super samczy, nie? Tam tych żartów z brodą mamy mnóstwo, no nie wiem, żart jednego z facetów, który mówi o blondynce, która na ssaniu by odpaliła Harley'a, no... No nie da się nie zgrzytać zębami, susząc coś takiego, prawda? Tak, albo słynny podryw sutak w sutak. Tak, to też dokładnie. Jest grubo, nie? No. I wiesz, mamy taki klimat oryginału. I ja trochę tak postrzegam tych facetów z tej nowej wersji jako taką właśnie samoświadomą parodię tego maczyzmu, no bo oni są wszyscy tacy bardzo, nie? Tacy podkręceni po prostu na maksimum. Tak. Dalton, wiesz, nawet ta budowa, nie? Brandt jest po prostu totalnym debilem, totalnym bananowym dzieciakiem. Knox to jest znowu jakaś tam śmieszna fiksacja na punkcie tego właśnie super maczyzmu, tego głównego złola. I wiesz, ludzie skupiają się tylko jakby na tej podstawowej warstwie, że to jest wszystko takie przesadzone, to jest wszystko takie durne, to jest wszystko takie siakie i owakie. No kurde, no ale właśnie, ja nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że to jest wszystko świadomy komentarz do tego, jak wyglądała jedynka. I słucham twojego zdania. Ale ten film jest bardzo samoświadomy. No on właśnie. Chodzi mi konkretnie teraz jakby, żebyśmy się skupiły na tym, jak właśnie ci faceci wyglądają. To znaczy, jak czytasz to, że oni wyglądają tak, jak wyglądają, ale w kontekście właśnie oryginału. To trudne pytanie zadałaś. Trudne. Bo prawdę mówiąc, nad tą męskością, to ja się tak mocno nie skupiałam pod takim kątem analitycznym, ponieważ no, dla mnie to kino akcji bardzo mocno kojarzy się po prostu z takimi przegiętymi typami, tak jak ty to pięknie określiłaś, że ci faceci wszyscy są bardziej i mocniej, nie? No to jest chyba taki aspekt charakterystyczny dla tych filmowych akcyjniaków. Ja z kolei bardziej skupiałam się w tym moim spojrzeniu na płciowość w Roadhouse, na kreacjach kobiecych. No to do tego też chciałam przejść. Na tym, jak po prostu są tutaj ogrywane niektóre rzeczy na tej linii, bo to jest trochę też obraz rzeczywistości, w której funkcjonujemy, że ci mężczyźni są jednak władczy, nie? Są potężni, ale kobiety również dostają tutaj nieco inne spojrzenie w kontekście do tego, w jaki sposób były prezentowane w oryginale. Może pójdziemy po prostu tą drogą. To jest też nieco kontrowersyjne. To spojrzenie na kobiecość w tym filmie. Oj, bo bardzo tak jak nawet. Już, tak jak już zauważyłyśmy, tutaj nie ma seksików, ale kobiety są traktowane bardzo podmiotowo, nie przedmiotowo. Tu już nie ma takiej sytuacji, że jakiś koleś przypadkowy będzie próbował zarobić 20 dolców, zachęcając drugiego przypadkowego kolesia, żeby pocałował piersi swojej towarzyszki. Nie. To już nie jesteśmy w takich czasach. Dostajemy za to takie bohaterki, jak na przykład właścicielkę baru, Franki. No to jest... Fajna postać. Fajna postać i przede wszystkim no, właścicielka baru jest kobietą. Hej, to też można tutaj poczytać w internecie. Tak, że to też był problem. Na temat tego, że to jest jednak jest problem. Jest ta wyszczekana barmanka, która jest cudowna. Cudowna to jest postać. Jest błyskotliwa młoda księgarka, na którą można też troszeczkę tam utaskiwać, że ona jest aż tak za bardzo tutaj... Taka dorosła, wiesz, nie? Tak, jak bierze ten kij bejsbolowy i tam próbuje przegonić jakichś facetów na motorach, no to wiadomo, że no to jest jednak wszystko trochę wzięte w taki nawias umowności. No i dostajemy też pyskatą panią doktor.
z którą ja mam największy problem, bo te wszystkie bohaterki, pogadajmy sobie o tym problemie, bo ja też mam. Te wszystkie bohaterki, które wymieniłam przed momentem, to są postaci, które bardzo dobrze rokują, ale odniosłam takie wrażenie, że chyba trochę fabuła ich nie potrzebuje i są to często zaprzepaszczone szanse. Może to wynikać z faktu, że tu jednak ci mężczyźni są na tym pierwszym planie. Tutaj te rozgrywki dotyczące walki o władzę, jakiegoś takiego, nie wiem, przeciągania liny, to jest jednak ten męski bardzo sport. Ale czy to nie jest trochę też tak, że mainstreamowi twórcy nie mają pomysłu na rozpisywanie kobiecych postaci z potencjałem? Nie potrafią grać seksapilem, jakoś tak, nie wiem, obawiają się czegoś może, to z jednej strony, a z drugiej strony patrząc na przykład na kreację wspomnianej pani doktor, tak jak miało to miejsce w oryginalne, tak samo tutaj jakaś też romantyczna więź być może się pojawia, ale to jest, kurczę, tak niewiarygodne i tak słabo rozpisane, że właściwie całego tego wątku mogłoby nie być. Oj, ja się totalnie zgadzam. I w ogóle Daniela Melchior wydaje mi się całkowicie niewykorzystana. No hej, no bardzo to jest Ratcatcher z Legionu Samobójców. Legionu Samobójców. Tak, czyli aktorka, która już dowiodła, że ma totalnie potencjał jakiś tam akcyjniakowy, aktorka, która odnajduje się w takim, wiesz, mocnym jakimś tam dynamicznym świecie. No a właśnie tutaj jej sprowadzili ją do jakiejś takiej, no, postaci, która jest, bo jest, no i tyle. A to wszystko sprowadza się do tego, że... I nie wierzę, że... Ale jeszcze jedną rzecz tylko ci powiem, zanim już się na dobre rozpędzisz. No. Czy zauważyłaś, Marta, w tym filmie, że większość bohaterek, znaczy może nie większość, nie patrzyłam na listę postaci, ale to jest pewnego rodzaju prawidłowość, o której muszę powiedzieć. Mhm. Bohaterki w tym filmie, bohaterki kobiece, bardzo często mają tutaj męskie imiona. Eddie, Frankie, Charlie, what the fuck? No, coś tym jest, prawda? Dokładnie. I wiesz co? Nie wierzę, że to mówię ja, no ale przykro mi, ale muszę to powiedzieć. Mam wrażenie, że... ale to niekoniecznie, że ten film jako taki, w ogóle obserwując jakby takie mainstreamowe filmy, to da się zauważyć, że to jest jakby powszechny problem, że twórcy w epoce po Me Too jakby w ogóle nie mają totalnie pomysłu na to, jak właśnie pokazywać bohaterki w sposób z jednej strony seksowny, seksualny, ale nie uprzedmiotawiający. Więc tutaj w tym filmie mamy do czynienia z takim, wiesz, z takim impasem, że twórcy już po prostu zabezpieczają się przed ewentualnymi oskarżeniami, więc na wszelki wypadek już nie robią z bohaterki istoty seksualnej, istoty seksownej. No ale zadajmy sobie takie pytanie. Czy ten wątek, czy ta postać, czy cała ta relacja nie miałaby bardziej sensu, gdyby po prostu, nie wiem, Dalton i Ellie zaliczyli one night stand i tyle, i dziękuję, i dobranoc, niż to, co dostali na ekranie, czyli tak by, czyli wiesz, teoretycznie jakiś wątek romantyczny, ale zupełnie pozbawiony iskry, charyzmy, czegokolwiek, prawda? No ta Eli jest, ale równie dobrze mogłoby jej nie być, więc to jest ogólnie problem. No wspomnijmy sobie, kurczę, nowego Top Guna, nie? Czyli po prostu ta straszna postać, w którą wciela się Jennifer Connelly, która po prostu seks uprawia po ciemku, pod kołderką, po bożemu, broń Boże, żeby ją pokazać jako ja w jakikolwiek sposób istotę seksualną, czy dominującą, czy cokolwiek, nie? No to jest problem, to jest problem. I mam po prostu wrażenie, że przeszliśmy od skrajności w skrajność. Czyli z jednej strony mamy Vicky Dajło, który totalnie uprzedmiotawia kobiety i mamy Roadhouse, który w ogóle nie ma pomysłu, jak te kobiety pokazać. Ale tu był pewien potencjał. No kurczę, przecież ta scena, ta cudownie, totalnie piękna scena randki na tym oceanie pod parasolem. No świetna. Ta scena miała taki potencjał, żeby budować na niej fajne emocje, fajną relację między bohaterami. No i to zostało zaprzepaszczone. I wiesz, i to się sprowadza trochę do tego, o czym właśnie mówię, że po prostu ta tak zwana poprawność polityczna doprowadziła do tego, że po prostu twórcy
traktują bohaterki w sposób przedmiotowy, ale w inny sposób niż dotychczas, że tak powiem. Więc z jednej strony dostajemy super postać Frankie, która rzeczywiście jest fajną, taką cool laską, prawda? Ale zobacz, ale Frankie w ogóle jest, nie jest definiowana przez swoją płeć, cielesność, seksualność czy cokolwiek, nie? Ona jest to taką twardą dziewczyną, bizneswoman, nazwijmy to, która w ogóle nie funkcjonuje jako jakby istota seksualna. A tutaj mamy właśnie Ellie, która teoretycznie czuje mięte do naszego bohatera, ale no w zasadzie tyle, nie? Jest, bo jest. I to jest chyba no, największy problem tego filmu, że z jednej strony mamy film z totalnie boskimi ludźmi, którzy wyglądają wspaniale, ale jest to zarazem film pozbawiony życia, jakiejś takiej energii. To może źle brzmi, bo on jest totalnie energetyczny, wiesz, na takiej płaszczyźnie akcyjniakowej, tak, rozumiem, nie? Rozumiem. Wiesz, o co chodzi. Rozumiem. Że pod kątem takiej... Ale w kwestii emocji... Tak, no. tak. I wiesz co? I to jest ogólnie problem. Chociażby ostatnio oglądam Anyone But You. Oczywiście nie pamiętam polskiego tytułu. Gdzie mamy totalnie tą samą sytuację. Mamy... takich aktorów jak Glenn Powell, Sydney Sweeney, czyli po prostu chodzący seksapil, grają, wiesz, parę, a film jest totalnie pozbawiony właśnie jakiejś charyzmy, chemii, czegokolwiek. I tutaj mamy znowu tą samą sytuację, więc gdy oglądasz kilka takich filmów, gdy sobie przypomnisz filmy z ostatnich lat, które wyglądają dokładnie tak samo, no to dostrzegasz, że to jest pewna prawidłowość, prawda? To jest pewna prawidłowość, ale to może też wynikać z tego, że jednak nie do końca scenariuszowo tutaj coś pykło, bo takich drobnych jakichś potknięć to jest w tym filmie więcej i to nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestię rozpisywania bohaterów, bo no my tak zachwycamy się tym filmem, bo się bawiłyśmy dobrze, ale jakby tak na chwilę wyłączyć tę naszą ekscytację i po prostu nie ma, no to możemy się przyjrzeć też tym rzeczom, które w Roadhouse nie wyszły. Przede wszystkim, tak jak przed momentem zaczęłyśmy rozmawiać na temat zaprzepaszczenia kobiecych bohaterek i pewnego rodzaju potencjału, który tutaj drzemał, no to tak, to jest jeden bardzo istotny zarzut. Brak tego erotycznego napięcia, no to drugi, to się łączy jedno, te kwestie się łączą z sobą. Ale na przykład tak, na samym początku filmu mamy zasygnalizowane pewnego rodzaju problematyczne kwestie wynikające z tego, że z jakiegoś powodu Brandt chce przejąć ten przydrożny bar. Nie wiemy dlaczego, więc wokół tego wszystkiego powolutku budowana jest pewnego rodzaju tajemnica. Dlaczego właśnie to miejsce, czemu to jest takie istotne, co ma wspólnego ta lokalizacja i w ogóle jakie oni mają plany. I chociaż to całe śledztwo raczej wypada mech, bo jest trochę w stylu no, logiki zaczerpniętej ze Scooby-Doo, to ja powiem ci szczerze, że od samego początku byłam zainteresowana, jak oni to rozwiążą. Dlaczego to wszystko jest takie, a nie inne? Czemu uparli się akurat na ten bar? Coś, co bardzo często pojawia się i było również w oryginale, czyli totalny brak obecności policji. Bo ten bar tam jest, to jest powiedziane w jednym z dialogów, że on był przez tych bajkerów terroryzowany od miesięcy. Niby tam się pojawia jakiś jeden radiowóz i postać szeryfa, który okazuje się ojcem naszej pani doktor, no, który też, jak nie trudno się domyślić, jest po prostu w kieszeni naszego głównego złola. No ale poza tym policji nie ma. Gdzie są ci wszyscy funkcjonariusze, którzy powinni reagować, więc znowu mamy pewnego rodzaju nawiązanie do tej estetyki westernu, która pokazuje, że jest właśnie ten jeden ostatni sprawiedliwy bohater, który musi tę sprawiedliwość wymierzyć. No i co jeszcze? Bardzo, bardzo mocno, brakowało mi przemowy Daltona.
Bo inne czasy, nie? Inne czasy. No w oryginalnym Wikidaile mamy jednak tę mowę, kiedy Dalton tłumaczy swoim współpracownikom, że są, żeby przetrwać, to musicie stosować pewnego rodzaju trzy zasady, które no wam pozwolą. Tutaj jednak tego zabrakło, ale on, Dalton Jake'a bardzo często mówi różne rzeczy, które do pewnego stopnia gdzieś tam jednak mi ten brak uzupełniały, ale jednak szkoda. I trochę, ale to będzie taki bezsensowny zarzut, ale mimo wszystko go powiem. Nie wiem, Marta, czy ty też nie miałaś takiego wrażenia, ale trochę za mało tych barowych bujek? Trochę za mało barów w barze? Trochę tak jest. Obejrzałam film dwa razy przed naszym nagraniem i powiem ci, że totalnie takie miałam wrażenie, szczególnie po pierwszym seansie. Po drugim już chyba się trochę lepiej bawiłam mimo wszystko, ale po pierwszym seansie miałam rzeczywiście takie poczucie, że no okej, że w drugiej połowie już dostajemy taki generyczny akcyjniak epoki Fast and Furious i gdzie ten bar, nie? Gdzie ten bar? Rzeczywiście to może sprawiać... Bar jest wykorzystany w finale i to dość krytycznie, ale jednak... Ale no właśnie. Tak, ja totalnie rozumiem ten zarzut i podejrzewam, że dużo osób zwróci na to uwagę, bo ale wiesz co, zastanawiam się, na ile to nie wynika z tego, że te bójki w początkowej, właśnie w pierwszej części wyglądają tak, a nie inaczej. Mianowicie my w ogóle nie widzimy żadnych interakcji między tymi klientami, poza tam jakimiś tam zaczepkami, że o ty taki siaki owaki, nie? Wydaje mi się, że w oryginale bardziej jednak zagłębialiśmy się w to, jak te postaci, wiesz, goście baru gdzieś tam nawiązują ze sobą jakieś interakcje i że ten bar... Całe środowisko, nie? Tak. I że a ten tutaj bardziej... są jednak przypadkowi ludzie. Tak, i że ten bar bardziej żył i bardziej gdzieś tam te postaci, wiesz, obijały się w przeróżny sposób. A tutaj miałaś trochę wrażenie, że goście tego baru, no to takie tło trochę, nie? Że, tak jest. Że chodzi właśnie o to, żeby Jake zmierzył się z kolejnym zwyrolem, a nie o to, żeby po prostu ludzie się naparzali między sobą, więc to rzeczywiście jest jakiś tam minus, jakiś brak. Jeżeli chodzi o przemowę, to zastanawiam się, na ile to nie wynika z tego, że właśnie to, o czym wspomniałaś, postać Jake'a jest tym takim gościem, który niekoniecznie chce się bić. Gość, który ma takie, a nie inne doświadczenia z biciem, które doprowadziły do takiej, a nie innej traumy, który teraz ma po prostu dość i woli właśnie tam poklepać tego barmana. No, dobrze sobie poradziłeś. Uważaj, ten gościu ma nóż tam i tam. Uważaj na to i na to. Więc... Pracuj kolanami, tak. Co rzeczy... się i uderz. Tak, to, więc takie rzeczy są fajne i wydaje mi się, że w jakiś sposób rekompensują brak właśnie tej przemowy, która oczywiście była no kultową sceną w oryginale. No ale właśnie, to jest cały czas to, o czym mówimy, czyli remake'owanie, przeobrażenie tego, co znamy z poprzedniego filmu na nowym gruncie. W ogóle ja mam trochę wrażenie, tak już pomału zbliżając się do jakichś tam ogólnych konkluzji, że ludzie zapominają chyba, że właśnie Wykidajło to był no, średni film, kultowy, ale średni film. I mają takie poczucie, o nie, to było arcydzieło, więc Roadhouse po prostu zniszczył arcydzieło. Come on! Jak dla mnie Roadhouse przenosi jakby konteksty znane z Wykidajły na grunt współczesnego kina akcji. No, trudno, żeby ten film wyglądał tak samo, jak wyglądał Wykidajło, jeżeli dzisiaj się tego typu filmy kręci inaczej. I tak można jest. Mówić, że o Jezu, Fast and Furious i w ogóle niedorzeczności i tak dalej, i tak dalej. No ale tak... Ale jest, ale tak jest. I wiesz, i okej, no mamy tutaj jakieś takie głupawe te pościgi na łódkach i w ogóle, ale przez to, że ten casting wykonał tak doskonałą robotę i że ten film często nawet w niezamierzony sposób jest śmieszny, to te sceny się bronią. One, nie masz tutaj takiego poczucia, że oglądasz jakieś kolejne gówno typu właśnie Fast and Furious w kosmosie, tylko oglądasz bardziej coś na zasadzie gówno parodiujące tamte gówna. Sorry, że tak rzucam po prostu bluzgami w tym odcinku, no ale emocji jest dużo. W każdym razie trochę ten film postrzegam jako taką
kampową wariację na kampowego wykidajło, a zarazem kampową wariację na współczesne kino akcji. No błagam cię, no ja nie wiem, ludzie, tak jak mówisz, wyjmijcie kija z dupy. Ja nie pojmuję, jak dla kogoś ten film może nie być śmieszny. Totalnie rozumiem różne zarzuty, że coś nie wyszło i tak dalej, ale serio? Nic was tam nie rozśmieszyło? Kim wy jesteście? Ale jednocześnie jest to też film, który wygląda ładnie, bo oni się tam ładnie biją. I to ja nie mówię tylko i wyłącznie o jakiejś tam stronie technicznej, bo w paru momentach widać jednak cięcia montażowe. No nie? Widać i jednak zabawy. Generowanie komputerowe, jakieś CGI. Tak, te komputerki też tam są czytelne, ale powiem ci, że ja złapałam się. Ja jestem jednak prosty człowiek, naprawdę. W przypadku takich rozrywek to ja się łapię na tego typu zagrania, że momentami to ja się autentycznie czułam, jakbym to ja zbierała w pierdol. No tak, no przecież jest ta piękna ta scena, nie? Kamera, tak, tak. Po prostu jak Connor ci sprzedaje ciosy w łeb. Connor ciosy, pewnie. Nie dość, że jestem w centrum uwagi, to jeszcze w centrum akcji, to jeszcze ja obrywam. Tak. Te kreatywne zabawy twórców są po prostu cudowne i jest tego zdecydowanie więcej, jest to bardziej szalone, bardziej widowiskowe w stosunku do pierwowzoru, a jednocześnie to jest też kino naszych czasów, nie? Bo zauważ, Marta, jak to wszystko jest podbite i wyostrzone. Te ciosy słychać. Pękające tak kości słychać. Jak ci gościu upada na podłogę, to ten każdy upadek słychać. W dodatku obraz jest też taki, bardzo mi się podobają te sznyty współczesnego kina. Ten obraz jest taki mega, mega ostry. Kolory są naprawdę kolorowe. Widać wszystkie części sześciopaków chłopaków. Neonujące jak neony z Johna Wicka. I ja teraz już pod koniec musimy sobie też rozprawić się z jedną kwestią. Dajesz. Dlaczego nie daliście do kina tego filmu? O właśnie, to by się tak dobrze, że powiedziałaś. Oglądało w sali kinowej. Gorsze szroty są wyświetlane w kinach, a w tym przypadku doświadczenie grupowe, i to jest chyba też taka bardzo ważna myśl, która z całej tej recenzji powinna wypłynąć. Doświadczanie grupowe tego filmu, to ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że jest to coś absolutnie cudownego. Zresztą, tak jak już wspominałyśmy, przede wszystkim ten metraż i rozplanowanie niektórych scen dowodzi, że on był tak mocno zrobiony pod wielki ekran, pod to kinowe doświadczenie. No moje gadanie może tam nic nie znaczy, nie? Wszyscy doskonale wiemy, że ten film zarobiłby, bo pewnie trochę do kin przyciągnęłaby ludzi jednak ta nostalgia. Nawet tak jest. Jeśli nie dostaliby wikidajły takiego, jakiego sobie wyobrażali, to dostaliby w sumie spoko akcyjniak, więc hej, wszyscy zadowoleni poza studiem. Tak. Po pierwsze, dzięki, że przypomniałaś o tym, bo pewnie by mi wyleciało, a to jest super szalenie ważna kwestia, którą musimy poruszyć w finale. Ja powiem ci, że myślę, że było, że z tym seansem kinowym wiązałoby się nawet coś więcej. Mianowicie lepsze recenzje ludzi. Jestem w stanie zaryzykować wniosek, że ten film w wielu przypadkach dostałby lepsze oceny, bardziej by się ludziom spodobał, gdyby był oglądany w kinie. Śledziłam pierwsze recenzje na Letterboxie po tych kinowych premierach, tak? On chyba miał premierę na SXSW, tym festiwalu. Tak jest. I ludzie po prostu pisali takie popieprzone rzeczy typu, że było Q&A po seansie, tylko tutaj mogę się mylić i może to było Q&A w Londynie. W każdym razie jakieś Q&A po seansie kinowym. I ludzie pisali, że Conor McGregor po prostu nie dał nikomu dojść do głosu i on przetrzymywał mikrofon i szalał. I Orlando, bo się cieszył na tak, jego pierwszy tak, film, tak. Ma szansę spotkać się z publicznością. Tak. No, I żył po prostu swoim życiem i był takim właśnie kłębkiem energii, jakim jest Nox. I wiesz, doświadczenie takiego Q&A trochę mi tak pokazuje, że właśnie doświadczenie wspólnie tego filmu na dużym ekranie mogłoby się przyczynić do tego, że ten film wielu osobom podobałby się bardziej. No bo wiesz, no zastanówmy się same tak w kontekście naszych własnych odbiorów. No oglądasz jakiś bzdurny film sama ze sobą, no to
prędzej zwrócisz uwagę na jakieś bzdury, na jakieś niedociągnięcia, na cokolwiek innego. A oglądając taki film w kinie, w jakiejś tam grupie fajnie reagującej, żywej widowni, nie? No to lecisz z tym flow, prawda? I angażujesz się dużo bardziej w jakby to, jak ten film na ciebie wpływa. Tym bardziej, że te sceny akcji są też przeważnie robione w długich, takich nieprzerwanych ujęciach, więc ten film jest dynamiczny, nie? To poruszanie kamerą, synchronizacja z aktorami, no to daje sporo fanu, nie? I chociaż to, okay, i to też reakcje sali i obserwowanie tego, że na przykład ktoś z tyłu się zaśmiał, no to są te wartości dodane. Cudowne to jest wspólne bycie. Tak. Chociaż ja się może nie powinnam odzywać, bo ja byłam na seansie Barbie z totalnie martwą publicznością, która nie zaśmiała się ani razu, więc można, więc może by się trafiła i zażenowana publika na Roadhouse, nie wiem. Tak czy siak, no pozostaje we mnie żal mimo wszystko, że tego filmu nie mogliśmy zobaczyć na dużym ekranie, bo to jest film typowo skrojony właśnie pod wspólne doświadczanie, dlatego jeżeli nie widzieliście jeszcze Roadhouse, to koniecznie umówcie się ze znajomymi Zbierz i obejrzyjcie wspólnie. Dokładnie tak. Oglądajcie razem. Ale uważajcie z przekąskami, bo oglądając Jake'a i Conora na ekranie, trochę siara jeść jakiś popcorn, po prostu czujesz takie wyrzuty sumienia, jakby trener z siłowni patrzył na ciebie, także kochani, pułapki czyhają wszędzie. To co, zabieramy nasze irlandzkie dubska i idziemy? No idziemy, tylko nie wiem, czy po drinka, czy na siłownię, czy w ogóle gdzie. No kurde, idziemy. Także kochani, niech wam słoneczko grzeje w twarz, filmy dopisują i w ogóle trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku przy nie wiemy jakim filmie. Niespodzianka. Pa, pa. Bawcie się dobrze i czytajcie tanie książki westernowe. I bądźcie bohaterem, jakich ten świat potrzebuje. Pa! Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!